gardzi zamkniętej, dłonie na biodrach, na palcach. W zasadach Abu Dhabi jest tak, że ten, który trzyma gardę zamkniętą, musi ją co jakiś czas rozpinać, żeby nie tracić ujemnych punktów. Jeśli rozepnie gardę, jeden łokieć idzie do środka na udo, drugi na zewnątrz. I teraz jednym ruchem muszę wskoczyć na niego. Noga tutaj, lewa po skosie, a prawa na biodrze. Hop. I na bok. Udo, uda, stopa na kolcu biodrowym na żebra. No i tak mi się wysuwam, wkładam rękę i wracam. Co jest bardzo ważne. Ta noga nie może być tutaj, bo łapie zapięte, jest taka kontra na skrętówkę. Jeśli będzie tak, to może być ucisk na kolano. Tak? Przekładać nogę i ucisku. Stopa jest schowana, kolana razem. Staramy się jak najniżej zjechać z nadgarstkiem. Przy dobrym chwycie wejdzie też na łydkę, ale lepiej jak najniżej. Ręka znajduje się jak najwyżej, na mostu. O. I teraz delikatnie skręcamy nadgarstek. Nie jest centralnie przycięte, tylko delikatnie go otwieramy. Łokcie razem, kładziemy się na nogę. I tak dalej. Walczymy. Jedna rozpycha, żeby było miejsce na nogę. Druga kontroli to udźwigniowane. Jeden skok. Kontrolujemy. Najpierw się wsunąć, ułożyć rękę i wysunąć. Zabezpieczamy nogę. Jakby chciał założyć klucz albo skrętówkę. Stopa mocno go odpycha i kolana razem. Kolana razem, żeby nie zepchnął nogi. Jeżeli zepchnie nam nogę z biodra, to przeskoczy i będzie ciężko go dźwignować. Tego musimy bardzo ciasno, kolana razem i to, które jest na biodrze, odpycha go. Jak odpycha, to ciężej będzie mu ją zepchnąć. Nie trzymamy rąk na pachwinie, na kroczu, tylko jak najwyżej. Jak najwyżej chwytak do gilotyny i nie w ten sposób dłoń, tylko przekręcamy, żeby kość jak najmocniej wbijała się w achillesa. Łokcie razem i z biodrem. W ten sposób, jak do gilotyny. Nie tak. Łokcie razem, położyć się na tą nogę i... Jedną z obron przed taktarowym, jeżeli ktoś ma silne uda, silne nogi, jest maksymalne wyprostowanie nogi. I palce idą do kolana. Jeżeli ktoś ma silną nogę, bardzo ciężko jest mu wyciągnąć taktarowa. Trzeba wtedy bardzo nisko zejść. I robimy teraz inną opcję. Otwieramy rękę tak, żeby stopy się znalazły pod pachą. Łapiemy zapięte i tak do skrętu. Przy prostej nodze prędzej strzeli mu kostkę niż kolano. Ale chwyt, jakbyśmy robili skrętówkę. Nie łapać w ten sposób, lepiej chwycić zapięte. I tu. Łapiemy taktarowa. Silne nogi, blokuje, maksymalnie prostuje, hop, hop, hop. I teraz po okręgu, tu, dźwignię na kostkę, ewentualnie kolano, jeżeli zejmie. Kolejna opcja, gdy nie idzie standardowy taktarow. Nie trafiliśmy dobrze z nadgarstkiem na Achillesa, jesteśmy na mięśniu i przeciwnik tego nie klepie. Tak samo, prostuje nogę i ciężko jest mu założyć tego taktarowa. Schodzimy troszeczkę niżej, tak żeby jego palce były pod pachą. Palce pod pachą. Musimy widzieć kostkę i zapinamy taki oldschoolowy chwyt. Kładziemy się na tą nogę i standardowo. Tu wchodzi
płasko. To nie ma być dźwignia na Achillesa. Po prostu noga leży nam na przedramieniu i zgniatam mu stopę i wypycham biodrami, tak? Łapiemy tak terowa broni. Trzeba to jest maksymalnie rozluźnione. Ciężko jest mózgowi zrobić. Delikatnie podnosimy do góry, tak żeby palce były podparte. Nadgarstek, nadgarstek i musimy się położyć na tą nogę, tak żeby stopa była mierzona na podpachu. Już jest nieprzyjemnie i teraz tylko bioderka dopychamy. Tak? Robimy jeden mięsień i stopa, śródstopie i kostka.